Witajcie w pierwszym na moim kanale Denku Zapachowym. Postanowiłam, że opowiem coś więcej dzisiaj na temat zapachów, które ostatnio zużyłam. A pierwszym zapachem będzie to Valentina Aqua Floreale. Drugi zapach to Gucci Guilty i trzeci Black Opium. Zacznę może od Valentiny. To jest wersja, tak jak wspomniałam na samym początku, Aqua Floreale, czyli ta lżejsza wersja klasyka. I bardzo dobrze się składa, dlatego że ta klasyczna wersja była dla mnie zbyt taka oficjalna, zbyt sztuczna. Miała w sobie coś takiego nienaturalnego i ja się źle w tym zapachu czułam. Natomiast wersja właśnie Aqua Floreale ma w sobie dużą lekkość. W składzie znajdziemy bardzo takie teoretycznie silne kwiaty, bo jaśmin, tuberoza, kwiat pomarańczy, jest też odrobinę mimozy, ale wszystko to jest podane w takim lekkim wydaniu, że na wiosnę myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra alternatywa, jeżeli na przykład macie już dosyć tych zapachów ciężkich, chcecie odpocząć, chcecie nadać sobie takiej świeżości, to serdecznie Wam polecam. Nie ma w tym zapachu nic innowacyjnego, nie spodziewajcie się wielkiego zaskoczenia, ten zapach jest naprawdę bardzo zwyczajny, ale myślę, że potrzebujemy też od czasu do czasu takich zapachów, które będą się nadawać do noszenia na każdą okazję. Czyli jeżeli mam zdecydować, czy ja wrócę do tego zakupu, czy byłam z nich zadowolona, to powiem, że tak. Planuję jak najbardziej na wiosnę, może nawet bardziej przy okresie lata wrócić do tego zapachu, dlatego że na mojej skórze daje taki bardzo przyjemny efekt czystości, także myślę, że na pewno wrócę. Trwałość jest średnia, projekcja jest taka raczej blisko skórna, ale w tym przypadku mi to nie przeszkadza. Jak najbardziej myślę, że mogę go polecić. Dobra alternatywa na prezent, jeżeli nie mam pojęcia, co komuś kupić. Dobrze, dalej przejdę sobie do zapachu Gucci Guilty. I teraz tak, to są perfumy, które mnie urzekły już od pierwszego razu. Jak je tylko powąchałam, to poczułam coś takiego intrygującego, coś, co nie pozwoliło mi zapomnieć o tym zapachu. W składzie mamy mandarynkę, znajdziemy też odrobinę pieprzu. Całość jest bardziej w takiej konwencji słodkiej. Ja wyczuwam tutaj wanilię, chociaż teoretycznie w składzie jej nie ma. Bardzo otulający, ciepły zapach, potrafiący zostawić za sobą piękny, subtelny ogon. I wiele razy używając tych perfum byłam pytana, czym pachnę i dostawałam wiele komplementów, mając ten zapach na sobie. Także ma coś w sobie, co intryguje, co zachęca do właśnie zadawania pytań, czym się pachnie. Piękny, otulający, bogaty zapach, ale niestety nie mogę go używać tak na co dzień, dlatego że przy takiej większej częstotliwości jego używania zaczyna mnie boleć głowa. Czasami mam właśnie takie dni, że muszę mieć fazę na Gucci Guilty i wtedy dopiero ten zapach rozbrzmiewa na mnie tak jak powinien, ja się nim cieszę, także jak najbardziej na wieczory, wieczorami właśnie najczęściej używam, zostawiam sobie ten zapach, latem również w takie jakieś wieczorne wyjścia dobrze się u mnie sprawdzał i jak najbardziej kupię jeszcze raz ten flakon. Teraz ostatnio zakupiłam sobie wersję Gucci Guilty Black. I na początku testując te perfumy, ja miałam takie wrażenie, że one są nietrwałe. Ale to było złudne wrażenie, dlatego że to jest naprawdę również trwały zapach, tak jak te klasyczne Guilty. Z tym, że jest bardzo dyskretny. Jest bardzo dyskretny. Intensywność jest taka sama, tylko że będziemy wyczuwać ten zapach tuż blisko przy skórze, ale on będzie trwał przez długi czas. Więc myślę, że na lato to jest jeszcze nawet lepsza alternatywa, dlatego że nie będzie dusił ani mnie, ani otoczenia. Także serdecznie Wam polecam, bardzo dobra trwałość, bardzo dobra projekcja, zdecydowanie zapach, który zwraca na siebie uwagę. I ostatnia pozycja, którą zużyłam, to jest Black Opium. No słuchajcie, to są perfumy, o których było bardzo głośno już od samego początku, jak tylko powstały. I teraz tak, zanim przejdę do samego zapachu, to chciałam wspomnieć coś więcej na temat kwestii technicznej. Ponieważ moim skromnym zdaniem, bardzo złym posunięciem, albo może nie do końca trafnym, powiem w ten sposób, było wypuszczenie Black Opium, wypuszczenie tego zapachu jako zapachu nawiązującego do klasyka.
Jeżeli ten zapach byłby wypuszczony jako samodzielny zapach Yves Saint Laurent, a nie jakby nawiązanie do poprzedniej wersji, myślę, że zdecydowanie lepiej odbiłoby się to zarówno na wynikach sprzedaży, które i tak swoją drogą są bardzo dobre, ale też na zainteresowaniu klientów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo wiele razy spotkałam się z taką sytuacją, że klienci, którzy znali klasyczną wersję Opium, i kochali ją, oczekiwali, że to będzie jeszcze jakaś bardziej taka mocna, wzmocniona wersja klasyka, a otrzymali jakiegoś słodziaka zamkniętego w brokatowym flakoniku, więc to był dla nich totalny szok i byli bardzo, bardzo rozczarowani. I to samo działało też w drugą stronę. Osoby, które znały też klasyczne opium i nie były jego zwolennikami, nawet często omijały półkę z Black Opium, ponieważ wyobrażały sobie, że to będzie jeszcze gorsza wersja tego wcześniejszego zapachu i nawet nie miały zamiaru przetestować. Gdyby Yves Saint Laurent wypuściło to jako samodzielny zapach, myślę, że zainteresowanie nim byłoby zdecydowanie większe niż jest teraz. Dobrze, ale to taka mała dygresja była. Przejdziemy teraz do meritum. I powiem tak, Black Opium to naprawdę nic odkrywczego. To nie jest zapach, który potrafi jakoś obezwładnić, który jest totalnie zapamiętywalny, który jest mocno rozpoznawalny na tle tego wszystkiego, co już powstało. Nie, on jest bardzo wtórny. Jedyne, co ratuje te perfumy, to jest bardzo dobrze wyeksponowana tutaj nuta kawy. I teraz tak, na bloterze ten zapach mocno traci. Ja testując ten zapach pierwszy raz na papierku, miałam niezbyt pozytywne odczucia właśnie takiej wtórności, syntetyczności lekkiej, dopiero w kontakcie z moją skórą pokazał magię. Dlatego, że na mojej skórze, jak już wcześniej wiecie, moja skóra ma taką tendencję do sprawiania, że zapachy będą bardziej wytrawne, świeże. Nie idzie w tą tendencję, że wysładza zapachy. I bardzo dobrze, dlatego że dzięki temu czuć na mojej skórze wyraźnie tą piękną nutę kawy. Kawy takiej właśnie wytrawnej, trochę takiej delikatnie czarnej z cukrem. Na niektórych w ogóle ta kawa jest kompletnie niewyczuwalna i on staje się takim trochę ulepkiem, ten zapach. Natomiast u mnie jestem szczęściarą, bo pięknie ten zapach jest eksponowany. Kawa jest to dosyć tak właściwie rzadki temat poruszany w perfumach, że bardzo dobrze, że coś takiego tutaj powstało. Tylko ja bym jeszcze trochę tak bardziej ją podciągnęła do góry, żeby mimo wszystko była bardziej jeszcze taka interesująca i intensywniejsza. Ogólnie bardzo dobra projekcja, świetna trwałość, no zapach, który odniósł duży sukces. Tylko teraz tak, wypuszczono teraz, Dior wypuścił swój nowy zapach Poison Girl. Ja miałam już okazję testować te perfumy i powiem Wam, że po kilku godzinach Poison Girl i to oto tutaj cudo są minimalnie do siebie zbliżone na mojej skórze. Także znów widzimy pewną wtórność w tym trendzie na słodkie, na takie po prostu ulepkowate perfumy. Mnie już to bardzo znudziło i oczekuję, że rok 2016, jak i kolejne lata przyniosą zupełnie odwrotną tendencję. Ale zobaczymy. O trendach zresztą jeszcze może Wam kiedyś opowiem. No dobrze, czyli moje pytanie, znaczy teraz właściwie odpowiem sama sobie na pytanie, czy ja chcę wrócić do tego zapachu? Myślę, że tak, ale dopiero na zimę. Nie wcześniej, dlatego że latem miałam okazję już nosić Black Opium latem i po prostu myślałam, że mnie przydusi. Kompletnie nie współgramy ze sobą latem, więc tylko i wyłącznie mroźna zima, wtedy ten zapach się sprawdza. Także jeżeli jesteście wielbicielami słodyczy, to polecam. Polecam, natomiast tak jak mówię, to nie jest absolutnie zapach jakiś innowacyjny. Mamy tutaj już wszystko to, co było. Tylko tyle. Więc myślę, że tutaj to nie są typowe recenzje, więc nie będę wydawać tutaj ocen, ale ogólnie zapach myślę, że taki łatwy i przyjemny w noszeniu, który znalazł i znajdzie jeszcze bardzo dużo zwolenników. Okej, w takim razie to było moje denko zapachowe, 3 zapachy, które ostatnio zużyłam i dajcie mi znać w komentarzach, czy w ogóle taka forma nagrań Wam się podoba. To jest swego rodzaju urozmaicenie pewne na moim kanale. Czy chcecie takie filmy, czy stwierdzicie, że to w ogóle nie jest nic ciekawego, dajcie znać w komentarzu, bo też mi to da po prostu jakąś informację, jakiś pogląd, jak dalej, no co dalej z tym robić, tak? Czy kontynuować taką serię, czy może skupić się na czymś zupełnie innym. Także pozdrawiam Was serdecznie, oczywiście zachęcam do subskrypcji, do zaglądania na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. Pozdrawiam Was, miłego dnia.